Ezo, ty widzisz walentynki, dzień świętego Walentego i my mamy wspaniałą parę. Tak, Walentego przedstawiam. I walentynkę przepiękną. Tak. No właśnie, słuchajcie, czy rzeczywiście ten przewód miłości dziś właśnie jest otwarty tak szeroko, że każdy, kto szuka prawdziwego uczucia i odpowiedzi na pytanie o miłości, może znaleźć u was dobrą radę? Jak no nie? Oczywiście, oczywiście, że tak. No dzisiaj no nie tylko nam dzień, no tak jak jest, sprzyja nam, żebyśmy się pytali o miłość, ale także ta wibracja 14, prawda, z dnia. Losu przeznaczenia. Losu przeznaczenia i też pod względem numerologicznym to jest jednak czas ekspresji, to jest jednak czas wyrażania. Erotyzmu. Pokazywania tego, co czujemy w środku, ale także właśnie dowiadywania się tego, co los nam chce przekazać. No ale jeżeli jesteśmy na przykład zakochani w tajemnicy w kimś, to dobry jest moment, żeby wysłać mu jakiś sygnał? No, oczywiście. Jak najbardziej. Tak jak mówimy, właśnie czas ekspresji, czas wyrażania tego, co czujemy. Rok 2012, tak, mówi doświadcza. Też wibracja 5, oczywiście, właśnie. Że tak. No jednak to jest energia ekspresji, energia określania się. No i dzisiaj nie tylko możemy być bardziej zdecydowani, tacy odważniejsi. No magnetyczniejsi. Tak, ale bardziej właśnie możemy potrzebować nie tylko okazywać uczucia, ale mieć potrzebę, żeby ktoś nam okazał. Ja widzę, że tutaj coś iskrzy, tak? Jesteście przytuleni do siebie, jak takie gołąbki. No tu już... przecież to mój Walenty na całe 3 godziny. Tu przewód został otworzony, moi drodzy, podwójna moc, dzień świętego Walentego, dzwońcie, piszcie do 15:00, wróżbita Maciej i wróżka Akima. Służymy pomocą. Służą pomocą. Wszelkie pytania. Wszelkie. Wszelkie. Jeszcze jesteśmy.